No i jesteśmy na spacerze z synem. A tu leżą pieniądzory. Zobacz. 20 groszy i złotówka. Nocny spacer komuś się nie powiódł. Chyba wieczorem tu wpadnę poszukać. Jest płciutko i czyściutko. Tak wygląda. Zobaczymy, co tu się kryje. Siema. Gdzie idziemy? Idziemy tu na plażę chyba, nie? Tak, gdzie byliśmy z Odynem. Najbliżej, później nad morzem idziemy, nie? Mhm. I szereg twój gotowy. Dobra. No, my już zapakowani, sita, szable w dłoń, idziemy na poszukiwania. Hulajnoga jest. Hulajnoga wygląda na to, nie? Tam się popieprzyło baniaki. Do rzeki. Chodzę bez wykrywacza. Ale głęboko. Posprzątaj te badziewia, a później z wykrywką wejdę. Nie wiem, jak się z tym zabierzemy. Aha. Źle, co? No. Dobra, idę sprzątać i wszystkie, i wtedy biorę garecika. Pięć złotych znalazłem. Jest. Pierwsze. Idę je umyć. No mam. Jest. Ciekawe, co to może być. Łyżka. Chyba nawet nie taka stara. Świeci się, bardzo się świeci. Delko.
Już jestem po wykopkach chwilowych. Juliusz, ile znalazłeś? No więc tu są dwa kapselki, za dużo nie ma. Mhm. Zawleczki, dwie takie same. Ta była pęknięta w pół. Folia aluminiowa i 5,23. 5,23. To ja zacznę od moich skarbów. Ja mam ile tych małych monet? 8 groszy. 8 groszy, coś na ryby. Patrzcie to tutaj. Śmieci, puszki. Kapsle, łyżki. Jakaś tutaj jest łuska. Myśliwska. Szkła. Dziadostwo. To jest bardzo duże dziadostwo też. Butle. Hulajnoga. Hulajnoga to jest w ogóle strzał, nie? Pakuje. Bez wykrywacza hulajnoga, nie? Bez wykrywacza. Wzięliśmy tutaj od pani worek na śmieci. Powoli to zapakujemy. Za chwilę się widzimy. Nie pokalecz się tym dziadostwem. Powolutku, żeby to nie pękło. Trzymaj, ja będę wrzucał. Trzymaj otwarty worek. Jest trochę tego dziadostwa, nie? No, dużo. To zobacz, jaki badziewie. Masakra. Ale słabo wejść na takie coś. Słabo, słabo ci powiem. Tragedia Posejdona by była, by dziecko zdepnęło, czy nawet dorosły. Zobacz, jak śmieci wytargaliśmy. Znaczy nie ja. Ty też tam jakieś kapselki znalazłeś. No ja dwa. Dwie zawleczki, dwa kapselki. Kilka kilo tego będzie, nie? Moniaki twoje zostają. Tą blaszkę tam, taki metal, co tam leży, to też można wyrzucić. Tak. No i co, byliśmy na chwilę. Było miło. Bardzo. Zawijamy się do domu. Ponad 5 zł spadło. Ponad 5 zł spadło. A mi spadło z 10 kg śmieci. Jak nie więcej. Tak. Widzimy się nad morzem dzisiaj. Przed 18:00 pokopiemy, rozgrzejemy się i czekamy na ekipę. Siema już. Na razie jest trzech. Czekamy na więcej ludzi. To mam tam sygnał. Siema. Zespół detektorystów Galety. Fiszery. Zaczynamy zabawę. Będzie mocno wiało. Znalazłem 1 eurocenta. Tam Odyn z Chrisem. Tu chłopaki Olek, Juliusz. I jedno. 1 eurocent. Thank you.
No mamy tutaj zakopany skarb. Topi. Jak nie ma na 20 cm, to jest no to skupy, no lotus jest głęboki, nie? Ale żeby 2 godziny dziurę kopać. A słońce zaszło. Juliusz, od... Siema. Siema. Adam. Słyszek. Siema. Adam. Siema, Adam. Mamy przerwę małą. Chris dołączył. Juliusz siedzi. Padło coś? I Odyn szama. Siema. Z tyłu idzie oświetlenie owiec i dźwiękowiec. My wracamy już. Było mega. Już dojechaliśmy do domu z Władysławowa. Bardzo fajnie było. Podobało się. Reszta ekipy została. Zostali lewa. I za chwilę pokażemy, co nam wyskoczyło. Widzimy się za sekundę. No i tak. Milion kapselków. Kapselków to milion. Tu jeszcze nie zdążyliśmy poukładać nawet tu wszystko. Zbierane było. Kamyczek ładny. Fajny kamień Juliusz znalazł. Siemieni fajnie. No co ty, zauleczki. Kółeczko jakieś takie. Tak około 3,20. 3 złote 20 groszy. Jakiś, nie wiem, wkręt to też jest. Śruba jakaś zabezpieczająca. No i tutaj wkręta i znalazłeś też przy pomoście. Dużo zawleczek. To było na tyle chyba, nie? Oj, pusta zawleczka w środku. No taki sygnał inny daje taka. Czyli taki był wypadzik, spotkanie na plaży we Władysławowie z poszukiwaczami. Pozdrawiam wszystkich. Ja też pozdrawiam. Do następnego.